No Państwo zobaczą. Wszystko się tutaj nam wyłączyło, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Longstrom Extra. No 7310. Czekacie trudny wybór między dwiema osobami. Musisz mądrze osądzić, nie tylko po pozorach, bo możesz tutaj... I takie, proszę Państwa, cyganka jakaś, no nie chce tego i mi tu wchodzi. Ten telefon blokuje, proszę Państwa, wolę słuchać. Kyle i tego typu hasła. Nie dzieje się nic, policja interweniowała, prawda, w sprawie kobiet, które ten... No interweniowała, czy ona nie interweniowała? Jeśli wziąć pod uwagę hasła rasistowskie, marsz próbowały zatrzymać. Prócz tego, też no słynny już przykład, prawda, sędziego z Białegostoku, który powiedział, że swastyka to symbol szczęścia. No przepraszam bardzo, ten symbol kiedyś, to tak samo jest, prawda, mogę powiedzieć, jest kamień. No ona jest katoliczką, no to ona tak broniąc tych katolików chce powiedzieć, że kato to nie jest od katowania, to ja też wiem, ale że oni katują, to jest jeszcze inna sprawa, bo wiecie Państwo, w średniowieczu to się działo, że złapali tego Jana, no to później jak w średniowieczu Jana Husa złapali i spalili na stosie. No z Ewką Laskowską oglądałam ten film, no to nie trzeba wcale katować, wystarczy człowieka spalić na stosie, że czyta Biblię, bo nie mógł czytać Biblii, bo nie może Biblii czytać, bo nie może poznać prawdy. Miejmy nadzieję, że ona zostanie utrzymana na najbliższe lata, bo w ten sposób mam nadzieję, że zmniejszymy tego typu zachowania. Tutaj się z panem redaktorem w pełni zgadzam. Być może musiało dojść do takiej dramatycznej w wyrazie sytuacji, żeby ci, którzy mają wpływ na naszą rzeczywistość społeczno-polityczną, zauważyli, jak bardzo jest to niebezpieczne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Iwona Jakubowska-Branicka, socjolog Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Polskiego Radia 24. Za dużo nas, za dużo nas nazywa. To trzeba jedno, nie Branicka i 50, to może jeszcze Bożyszkowska, Sękowska Boska, prawda? Już przecież dodała sobie nasza Boska, ale to widzicie Państwo, to jest inaczej u artystów, bo Boska jest artystką. Nawet ten gruby Krzysio, jak on się tam nazywa, no nieważne, pyta się, mówi, czy ona jest artystką, ta Boska. Powiedział prezydent Donald Trump. Boska jest artystką, artystką. Ja mówię, no poezję piszę, to jest artystką, bo przecież piękne słowa, dobierać piękne słowa może tylko artystka. No, znaczy, wiecie Państwo, chodzi o to, co ona dodała, Boska, przez 2S, że nawet lekarz pewien człowiek powiedział, pyta się mnie, czy ta Boska, to ona w ogóle istnieje. Czy ta Boska to w ogóle jest? No oczywiście, że jest, ale ona sobie nadała taką nazwę. Sobie samej nadała taką nazwę. Felicja Bożyszkowska. Bożyskowska, Sękowska, Boska, także Boska. I deklarowanie zmiany statusu Jerozolimy. Jak 23 rozdział czytamy, nie musimy tam na temat Jerozolimy mówić, bo Żydzi minęli, zwłaszcza, że Jahwe zawiedli, tak samo jak i katolicy. Jadą na jednym wózku, a mówimy o mafii żydowsko-watykańskiej. No to wiadomo, że ci tacy sami, ci tacy sami. No więc nie ma znaczenia, czy ty za bardzo wierzysz, czy ty jesteś świętszy od papieża, czy ty jesteś świętszy od papieża, czy ty wcale w nic w ogóle nie wierzysz, może w krowę Kielca, prawda? O czym dzisiaj też wspominałyśmy, co było w czasach Mojżesza, to jedziecie na jednym wózku, bo to wszystko Bogu się nie podoba. Co wszystko Bogu się nie podoba? No i to
że się z Boga drwi, kpi, że się Boga za bardzo, a źle, nadgorliwie ci, albo że go się wcale nie czci. No, jest ateizm. Ateizmu kiedyś nie było. Teokracja sensu stricto. Na murach, na drogowskazach kamień, na cegle było wszędzie i nie może Jahwe. Była wszędzie teokracja. Wszyscy wierzyli, nie było ani jednego ateizmu. A teraz ani jednego. No bo wyobraź sobie kiedyś ateistę. Nie ma, no wszyscy Jahwe. Czyli Jahwe. To było oczywiste. Przestał być głównym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Większość 23 rozdział, proszę Państwa, mówię, że abyście nie nazywali siebie rabbi, czyli nauczycielu. Jeden jest bowiem rabbi, jeden jest bowiem nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim. Państwo zobaczą, jakby to nie brać pod uwagę, no to chodzi tutaj o tytułowanie, żeby nie robić tego. Proszę Państwa, tutaj kontynuowałyśmy taki temat bezprawnika. Ja cieszę się, że bezprawnika czyta milion osób miesięcznie, a nie na przykład pół miliona. Jestem wręcz wdzięczny, że istnieją takie platformy jak Google i Facebook, które pozwalają nam dotrzeć do nowych ludzi. Nawet jeśli nie zgadzam się z ich polityką wewnętrzną, nie wszystkie decyzje mi się podobają. Ktoś tu dzwoni, pewnie ta krypska. Karty na Bliskim Wschodzie rozdawały Stany Zjednoczone. No właśnie, bo tym bardziej, że Rosja już od dawna włączyła i pokazuje, gdzie jest, że bez niej na pewno nic nie będzie się tutaj odbywać. Ale wracając jeszcze do sprawy Izraela, a co potrzebny? Tą wizytą jest w stanie coś ugrać dla swojej polityki. No ja nie wiem, czy dzisiaj polityczne Izraela, się stało? Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. No więc tutaj ja bym rozróżniał pomiędzy obecnym rządem Izraela, a powiedziałbym racją stanu Izraela. Uznanie przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela wywołało entuzjazm po stronie rządowej i bardzo ostrą krytykę opozycji. Przywołam tutaj zdanie, które wczoraj przeczytałem. Byłego szefa Mossadu, Szawita, który mówi, że jest to katastrofa. I jeżeli się spojrzy na wypowiedzi wojskowych, ludzi służb, oni wszyscy się boją. Natomiast władza, czyli premier Netanyahu i obecna koalicja rządowa, bardzo skrajnie prawicowa, jest zachwycona. Znaczy tam jest bardzo ostra polaryzacja polityczna. I tego typu wypowiedzi, jak firmy takie inwigilujące, że ja nie widzę numeru telefonu. 537 827. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Wizytę Pensa zbojkotowali Arabowie. Dobrze. Ale ten numer Abbas pojechał do Europy w tym czasie. Żaden z znaczących polityków, polityk arabski się nie spotkał z Pensem. Mało tego, Pens, który jest fundamentalistycznym chrześcijaninem, nie został przyjęty przez żadnego duchownego chrześcijańskiego. To panie ambasadorze, czego to jest symbol? To jest symbol pokazujący na głębokość podziału. Oczywiście chrześcijanie w Izraelu to są Arabowie. I ci chrześcijanie Arabowie nie chcieli się spotykać z Pensem, który mówi, że celem Ameryki jest obrona chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Więc to pokazuje, jak gdyby, że to nie jest, że interes Izraela i interes obecnych władz Izraela nie zawsze idą w parze. I chciałem jeszcze zapytać, czy USA, które chce zachować status quo świętych miejsc w Jerozolimie,
No, czy to jest w ogóle możliwe? Proszę Państwa, jest możliwe, że religię skasują wkrótce. Ludzie tego nie wyczuwają, jak wielu rzeczy nie wyczuli, a weszły. Włącznie z internetem. Nikt nie wiedział, że to nie trzeba będzie chodzić na pocztę. No na pocztę i tak trzeba chodzić, ale ja myślę o telegramie, że nie trzeba będzie chodzić na pocztę, że telegram w objętości, wielkości nie tylko morze, ale ocean można wysłać, można nadać, posłać w świat. Dlatego, że przez te decyzje rząd amerykański stawia w niezwykle trudnej sytuacji króla Jordanii, który nie może się nie liczyć z nastrojami swoich obywateli, a z drugiej strony bliska współpraca jordańsko-izraelska utrzymuje pokój na Bliskim Wschodzie obecnie. I gdy ta współpraca się załamie, można się spodziewać wielu nieszczęść, o których mówiłem, nie mówiąc o tym, że ta współpraca między służbami palestyńskimi i izraelskimi zapewnia bezpieczeństwo. Diabeł dojdzie do wniosku, że trzeba religię skasować, bo do przodu wszystko idzie, do przodu, że trzeba religię skasować. Dlatego też na wspólne rozmowy kulturalne z twórcami i artystami zapraszam w poniedziałki, środy i piątki, chwilę po 22. Maja Kluczyńska. Albo z takimi, to się uważają za artystów, a nimi nie są, bo mają za dużo tytułów, za długie nazwiska, docent, doktor habilitowany i temu podobne rany. Pan Maciej Sarczywko i pan Płomień Kachniarz. Zapraszam już dziś o godzinie 20.35. Maciej Woźniakiewicz, Społeczeństwo Obywatelskie, reaktywacja. Facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@PolskieRadio24.pl. Odwiedź PolskieRadio24.pl. Obserwuj Twitter.com/PolskieRadio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Film Twój Wincent nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Szwajcarii, gdzie weźmie udział w 48. Światowym Forum Gospodarczym w Davos. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Katarzyna Oklińska, zapraszam, Twój Wincent. Oscara. Film został nominowany w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Szef dawnej wytwórni filmów fabularnych, w której powstała znaczna część Twojego Wincenta, Robert Banasiak, mówi, że nominacja należała się tej pionierskiej malarskiej animacji o Van Goghu. Wszyscy staramy się zrobić wszystko, aby ta informacja o Wincencie, o tym, jak ten film powstawał, o jego unikatowości, wyjątkowości, cały czas docierał. Staramy się pokazywać jak najwięcej materiałów, które prezentują, jak ten film był produkowany, bo rzeczywiście wielu trudno sobie wyobrazić, jak ogromny był to nakład pracy. W związku z tym ja ogromnie wierzę, że to właśnie Wincent zdobędzie tą najważniejszą filmową nagrodę, czyli statuetkę Oscara. Gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles 4 marca. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Szwajcarii. Po wylądowaniu w Zurychu prezydent pojechał do Davos, gdzie weźmie udział w 48. Światowym Forum Ekonomicznym. Zaplanowano oficjalne spotkania i nieformalne rozmowy. Dziś wieczorem Andrzej Duda weźmie udział w obiedzie z najważniejszymi gośćmi szczytu, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest takie zamknięte grono osób, które spotka się na tej uroczystym obiedzie inaugurującym tak naprawdę forum ekonomiczne. Tam będą zarówno koronowane głowy państw europejskich, Benelux, także Hiszpania, Jordania, król Jordanii, prezydenci, premierzy, w tym właśnie Polskę będzie reprezentować pan prezydent Duda i to będzie pierwsza wieczorem rozmowy nieformalne, bo jak wiadomo, na głos przede wszystkim są kuluary i rozmowy
osobiste, także zacznie się od wtorkowego wieczoru. Udział w 48. Światowym Forum Gospodarczym w Davos zapowiedziało około 3000 polityków, biznesmenów czy przedstawicieli instytucji finansowych i pozarządowych. Przyjadą m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Do Davos pojedzie też premier Mateusz Morawiecki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Za jej kandydaturą głosowało 14 członków Rady. 3 osoby głosowały przeciwko, a jedna się wstrzymała. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po rezygnacji sędziego Dariusza Zawistowskiego ze stanowiska przewodniczącego. Rzecznik Rady, sędzia Waldemar Żurek, powiedział, że Małgorzata Gersdorf była jedynym kandydatem. Nie było kontrkandydatów. Wszyscy sędziowie uznali, że jeżeli po rezygnacji przewodniczącego Zawistowskiego, która była symboliczna dla wszystkich, po tej rezygnacji nikt inny nie może przejąć tego stanowiska, tylko pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza wybór 15 członków KRS-u na wspólną 4-letnią kadencję. Nie będą oni jednak, jak dotychczas, wybierani przez środowiska sędziowskie, a przez Sejm. Rada Legislacyjna przy prezesie Rady Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy zrekompensowania krzywd wyrządzonych wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków przez władze po 1944 roku. Mimo zastrzeżeń propozycja resortu sprawiedliwości jest dobra, mówi członkini Rady Legislacyjnej Anna Łabno. Upływ czasu, stosunki własnościowe i wiele innych jeszcze czynników powoduje, że wprowadzone czy proponowane przepisy doskonałe oczywiście nie są i mogą wywoływać różne opinie, różne oceny. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale uznaliśmy, że sytuacja jest tego rodzaju, iż trzeba proces kompensowania niesprawiedliwości jednak zakończyć. Projekt zakłada m.in. zniesienie zwrotów nieruchomości w naturze, wypłaty osobom fizycznym rekompensat i ograniczenie grupy spadkobierców. Teraz projektem dużej ustawy reprywatyzacyjnej zajmą się Rządowe Komitety do Spraw Cyfryzacji, Spraw Europejskich i Komitet Ekonomiczny. Później propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości przyjrzą się Stały Komitet Rady Ministrów i Komisja Prawnicza. W przypadku przyjęcia projektu przez rząd trafi on do Sejmu. I na koniec informacji dnia jeszcze pogoda. Do końca dnia w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Na zachodzie opady śniegu z deszczem i opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum i do plus 4 stopni na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, miejscami umiarkowany, a na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty południowy. Ciśnienie dziś wysokie, wynosi 1013 hektopaskali, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami słaby deszcz, na pozostałym obszarze miejscami słabe opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na zachodzie i północy uwaga kierowcy mgły. Temperatura jutro od 0 na wschodzie do 3 stopni w centrum i do 9 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w porywach, dochodzący do 80 km na godzinę. Ale ci Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prezydent już w Szwajcarii, premier w drodze na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W Brukseli wystawa o zakazie hodowania zwierząt na futra, a w Warszawie wymiana zdań z sędziami i nowa przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. A u nas o szczegółach już za chwilę. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Premier odpowiada sędziom Sądu Najwyższego na zarzut posługiwania się nieprawdą w sprawie komunistycznych życiorysów niektórych sędziów. W dzisiejszym Sądzie Najwyższym jest niestety co najmniej 10, a raczej parunastu sędziów ze stanu wojennego, sędziów, którzy wydawali wyroki przede wszystkim dla działaczy Solidarności, wyroki Mówił Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu, a tam także o większym wsparciu dla seniorów i to w kilku obszarach.
bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Szczegóły już niebawem. Z udziałem polskiego prezydenta i premiera w Szwajcarii rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne. Na początek obiad z najważniejszymi gośćmi, a przy stole prezydent Andrzej Duda. Tam będą zarówno koronowane głowy państw europejskich, prezydenci, premierzy. To będzie pierwsza okazja do tego, żeby podjąć rozmowę. Ochrona, słucham. No dobrze, dobrze, szaro się robi, ciemno. I to i tam leciałeś, dobrze. Jak zapowiedział w polskim radiu? Skieruję taki wniosek do prokuratury. Tak, też zrobił wiceminister sprawiedliwości. No ci z tego pokoju ostatniego po prawej, no to 20 po czwartej wychodzą wcześniej. No, wstępna analiza materiałów wskazuje na to, że takie przesłanki zostały spełnione. No i mam nadzieję, że a nikogo nie ma, to już jest to wniosek wiceministra. Krępów się tak za godzinę pójdzie z brodą, a kierownicy też to mogą dwie godziny tak się kręcić. Hitlera, co znalazła w środku. I oni mają tę budkę taką na zewnątrz, nie? Elektrycznie w postaci laptopów, budkę taką, kontener. Za chwilę pierwszy gość popołudnia, szef gabinetu politycznego premiera, minister Marek Suski. Rozmowę poprowadzi Adrian Klarenbach. Nie, pomarańczowe to jest takie od tej pompy na wprost, dalej pod płotem, a to jest tu na środku, nowa taka dostawiona duża, jak u nas talety. Nie, z lewy. Które politycy komentowali w rozmowach z polskim radiem. Są wyniki. Nie, idę po prostu do tego domku, idę tam do tej kuchni z powrotem, no to więc widzisz, tak. Ja mam wrażenie, że w tej chwili nastąpiło takie zachwycenie. No i tam popatrzaki wychodzą, i tam się jeszcze może jeden wrócić, oni czasem razem jadą, czasem też się wróci. I tak jak już zgaszą światło w tym pokoiku, no to już tam się nie wróci. A ten Francuz, no to ja nie wiem, to jak oni odjechali, to już ich nie ma. Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim ma zachęcać do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych. No, dobrze, Rysia tu chodził, teraz tam przychodzi. Futra naturalne nie są niezbędne dla człowieka do życia, to jest czysta zachcianka, no, ale to się na to stać. No dobrze, jest ta wieska, tu nie było widać specjalnie, nawet mi się tam zaglądało ze dwa, cztery. Ale budzi dużo oporu. Relacja naszego reportera w tej sprawie po godzinie 18:00, przed 19:00, no, ja nie wiem, jutro, ja jutro tu nie pracuję, no, a tam? Każdego. Wtorek 23 stycznia. No dobra, dobra, no to mam wolne. Dzień dobra. Dobry. Zapraszamy. No to ja się upewnię, czy ten wyciekam wybiera się. No dobra. Szef rządu nie wycofuje się ze swoich słów o sędziach Sądu Najwyższego. Mateusz Morawiecki twierdzi, że w instytucji tej wciąż pracują sędziowie, którzy w stanie wojennym wydawali wyroki na działaczy Solidarności, a reforma wymiaru sprawiedliwości ma służyć temu, by był on bardziej niezawisły i transparentny. To komentarz premiera do oświadczenia, jakie wczoraj wydał Sąd Najwyższy. Ten w oparciu o informacje podane przez Gazetę Wyborczą napisał, że premier polskiego rządu prowadzi opartą na nieprawdzie kampanię przeciwko Sądowi Najwyższemu. Nieprawdą jest, że w Sądzie Najwyższym orzekają poufni informatorzy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Tak czytamy w wydanym komunikacie, w którym zaznaczają też sędziowie Sądu Najwyższego, że w sądzie tym zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie umotywowane wyroki. Sąd Najwyższy zaznacza, że w 1990 roku nastąpiła weryfikacja ówczesnych sędziów i większość tej weryfikacji, 80%, nie przeszła. Premier Mateusz Morawiecki ma w tej sprawie inne zdanie. W dzisiejszym Sądzie Najwyższym jest niestety co najmniej 10, a raczej parunastu sędziów ze stanu wojennego, sędziów, którzy wydawali wyroki przede wszystkim dla działaczy Solidarności, wyroki haniebne. Nasza walka z patologiami, walka o większą niezawisłość w wymiarze sprawiedliwości, o większą obiektywność tego wymiaru sprawiedliwości, o większą sprawiedliwość oczywiście również, ale także o większą efektywność wiąże się również z tym, że uważamy, ja uważam zdecydowanie, że nie może być żadnej grupy społecznej, instytucji publicznej, która jest zamknięta na kontrolę, na działania dyscyplinujące, ciemno, ponieważ zobacz. Wtedy taka robi się ciemno, robi się ciemno. Wsobnym, to znaczy działa. W Google też nie do końca wiedzieli, o co chodzi, choć naciskali na nich niemieccy i hiszpańscy wydawcy prasy internetowej, którzy domagali się pieniędzy za to, że wycinki ich tekstów pojawiają się na przykład w Google News.
nie teksty nagłówki, które po kliknięciu przenosiły się do strony źródłowej, dając czytelniku oryginalnemu artykułowi. Pod wpływem zarzutów Google po prostu wypiął się nasze strony ze swojej wyszukiwarki. Po kilku dniach wydawcy wrócili skruszeni, widząc, co się działo. Działo się w statystykach oglądalności. Czyli jakieś krętactwa. Chodziło o statystyki oglądalności. Proszę Państwa, my wbrew różnym opiniom, my nie chcemy, żeby nas bardzo wiele ludzi oglądało, w jakimś sensie chcemy prawdę rozgłosić o Królestwie i Świadkowie Śli. Ale nigdy nie działo się to za wszelką cenę, nigdy nie działo się to na chama. No. Chyba trochę mi brakuje, ale z drugiej strony tamte 10-godzinne przesłuchania, tam była też męka. Mardo. To jest mardo. Czy to jest jakiś potwór? To jest mardo. No i o Google mówimy, proszę Państwa, o Facebooku. Strasznie to jest interesujące i strasznie to jest ciekawe, że naprawdę głowa mnie boli od tej, a nie tamtej soli, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby. A jednak pomysłów wydawców prasy na całym świecie nie popieram. Nawet do końca ich nie rozumiem. Od lat wczytuję się z uzasadnienia i one po prostu są dla mnie. Paweł Wojtunik, który będzie stawał jutro przed komisją. Się dla mnie nie dodają. Suli przed komisją jutro. Że niby ludzie nie czytają mediów, bo wystarczy im rzut na nagłówki na Facebooku. Ach, to o to chodzi, że jeżeli na Facebooku są nagłówki, to nikt prasy nie czyta. I już prasa jest wściekła na Facebook, na Google. Proszę odszkodowanie zapłacić, bo u nas jest mała oglądalność. Natomiast Świadkowie Jehowy nie będą o to walczyć. O czytalność, o oglądalność, bo nie zależy nam na sławie, tylko na krzewieniu Słowa Bożego, krzewieniu prawdy. Ludzie się wściekają. Jako że świat jest pod wpływem szatana diabła, logiczne, oczywiste, jasne, że ludzie się będą wściekać naprawdę, że ludzie się będą wściekać na Świadków Jehowy świętych w dniach ostatnich. Sulik jutro przed komisją. Ja się cieszę, że bez prawnika czyta milion osób miesięcznie, a nie na przykład pół miliona. Te zarzuty by się rozciągały na różnych w Google też nie do końca wiedzieli, o co chodzi. Ale idźmy dalej. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Moim zdaniem, dokładnie wtedy, wracając na kolanach do Google'a, wydawcy przegrali spór z technologicznymi gigantami, potwierdzając, że więcej na tego typu mechanizmach zyskują. Niestety, żyjemy w coraz dziwniejszych dla mnie czasach, że darujący postrzegany jest jako napastnik, a obdarowywany jako ofiara. Nie mówię tu tylko o świecie technologii. Roszczeniowość zatraca swoje granice. Też fakt, że osoba, teraz raper Mardo w podobny sposób wypowiada się na Facebooku. Twierdzi, że serwis powinien wypłacać prowizję dla mediów, które w dużej mierze tworzą Facebooka. Co do zdjęć Brianka, nie mam pewności, ale jestem przekonany, że akurat bez linków wychodzących do innych serwisów Facebook doskonale sobie poradzi. Tak, Instagram. Tam tych linków niemalże nie ma. A jak są, to raczej konwencji e-commerce. Google, Facebook ofiarami systemu, który sami stworzyli. Tak sobie myślę, że lobbyści medialni może za 3, może 5 lat przeforsują zmiany w prawie, które będą
wymuszały na Google i Facebooku, by ci dzielili się przychodami wydawcami mediów. No widzicie Państwo, skoro są nagłówki, no to trzeba płacić, ale to takie jest życie, że jest to naczynie połączone. Nie ma tu wyjścia. Naczynie jest połączone. Nie ma wyboru. Gdy nadaje radę. Tak, pewnie ci, którzy nie pamiętają, przecież wiemy, jak zeznawała pani prokurator Kijanko. Najpierw zachorowała, później się nie stawiała. Zleciliśmy badania, komisja lekarska stwierdziła, że może stanąć przed komisją. No jak stanęła przed komisją, to pamiętamy, że prawie mdlała i w ogóle nic nie pamiętała. Generalnie zaczęła się leczyć, no bo lepiej mieć żółte papiery niż wyrok. Brzmi strasznie. No brzmi strasznie, z takim państwem mieliśmy do czynienia. Ten układ krył wszystko, no i te nawet wątłe przez nas zebrane dowody, bo przecież tutaj większość świadków nie jest zainteresowana wyjaśnieniem tej sprawy, pokazują, że był parasol ochronny i że on się rozciągał poprzez wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe, aż po ministrów i te odwoływania chociażby w Ministerstwie Sprawiedliwości, odwołanie generała Rapackiego. Te informacje, które chociażby prezes Belka nam dostarczył, mówiąc o tym, że rozmawiał na przełomie stycznia i lutego z Donaldem Tuskiem. No ale wcześniej z Naczelnym. I on, no tak, ale Donald mówił, że wie, że tam prokuratura działa opieszale, a publicznie mówił, że się dowiedział dopiero z notatki ABW, więc jakby Belka sypnął Donalda Tuska, że po prostu mówił nieprawdę. Jutro o godzinie 10 ma się rozpocząć posiedzenie komisji i zeznawać mają szef, były szef CBA Paweł Wojtunik, a następnie były dyrektor delegatury CBA w Gdańsku Jerzy Stankiewicz. Który z nich powie więcej? To zobaczymy, ale jak się nie pomylą, to żaden z nich wiele nie powie. Zapadła cisza. No niestety. Przed tą komisją wielu świadków też właśnie odpowiada w taki sposób. Albo nie rozumie pytań, albo pokrętnie, albo sobie robi kpiny, albo to najlepsza droga, bo prokuratorzy czy sędziowie wiedzą, że najlepszą drogą ucieczki od odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań jest po prostu nie składać zeznań, a jak to robić? No, było to dawno, tyle lat temu, nie pamiętamy, gazet nie czytaliśmy, telewizji nie oglądaliśmy. Rzecznik prasowy nam informacji nie dostarczał, po prostu nic nie wiedzieliśmy, to się tam gdzieś działo, to była tak mało ważna sprawa, zajmowaliśmy się dużo ważniejszymi sprawami, czyli to jest taka oczywiście ucieczka przed odpowiedzialnością. Ci ludzie, którzy mają długoletnie doświadczenie, niektórzy jeszcze z czasów PRL-u, bo i takich świadków mieliśmy, którzy jeszcze opozycjonistów skazywali w czasie stanu wojennego, no to ci ludzie rzeczywiście niczego nie pamiętają. A wszystko wskazuje na to, że to jest powiązane i ze starymi służbami, i z nowymi służbami, i z politykami. Ci ciągnący samolot na płycie, no pokazują, kto tak naprawdę pociągał za te sznurki, nie tylko sznurki, z samolotem. Ale przed chwilą pan mówił o odpowiedzialności. Gdybyśmy próbowali ustalić tę odpowiedzialność, a może jeszcze inaczej ojcostwo, to czyja to jest ta afera? No niewątpliwie jest to afera Platformy Obywatelskiej, bo sam syn premiera powiedział, że obaj z tatą wiedzieliśmy, że to lipa. Premier nic nie robił, a syn tam pracował i brał od tej lipy pieniądze i do tej lipy przekazywał informacje. Więc niewątpliwie jest to afera Platformy. Na lotnisku prezes, bardzo bliski współpracownik Platformy, no prezydent Paweł Adamowicz, prezydent Platformy Obywatelskiej, te wspieranie się, finansowanie różnych przedsięwzięć, przekazywanie przez tego pana pieniędzy na różne działania, wyróżnianie go, nagradzanie, no to była osoba, którą tak chwalono, taki młody, prężny człowiek, a później jak już tak naprawdę nie dało się tego ukryć, bo ludzie nie mogli odzyskać swoich pieniędzy,
A kiedy poszukiwano złota, to jak służby poszukiwały złota? Przyszli do siedziby Amber Gold i szukali złota w taki sposób, że przeszli korytarzami, popatrzyli, nigdzie nie leży sterta złota, to znaczy, że nie ma. Nawet nie wzięli ze sobą aparatury do wykrywania metali. Więc tak szukali, że chyba nie chcieli znaleźć, a Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i naczelnik spotykał się z bratem przyrodnim pani Katarzyny P. w zakładzie samochodowym. No a ten pan później przekazywał siostrze przyrodniej informacje, co się dzieje, że za chwilę lot by upadł i w ogóle by było wszystko pozamiatane. No a później jakoś jak komisja zaczęła pracę, nagła śmierć go spotkała. Podobno nagle zachorował, więc ten świadek nam też już nic nie powie. No to jest rzeczywiście rzecz taka, która by się nadawała na bardzo ciekawy film, ale pewnie nie będzie miał kto go zrobić. No gdyby to była afera związana z Prawem i Sprawiedliwością, to pewnie już byśmy mieli film. No ale ponieważ to jest związane z tym środowiskiem, które jeszcze wciąż trzyma wiele sznurków w swoich rękach, to pewnie filmu takiego nie będzie. Może kiedyś. Troje posłów wykluczonych z szeregów Platformy Obywatelskiej nie będzie się odwoływało od tej decyzji. Senator Libicki zapowiada, że pójdzie w ślad najprawdopodobniej za tą trójką. Zaczęła się Platforma sypać. Platforma rzeczywiście przeżywa głęboki kryzys. Tam jest takie poszukiwanie swojej drogi. Zdaje się, że oni podjęli decyzję, że będą w tej chwili mocno skręcać na lewo. No i żeby tak naprawdę mieć szansę na zwycięstwo, prawdopodobnie muszą zlikwidować kontrpropozycję, czyli Nowoczesną. To się rzeczywiście sypie, tam jakieś rozmowy trwają. Posłowie, zdaje się, niektórzy się rozglądają, żeby przejść do Platformy. A Platforma pozbywa się tego bardziej konserwatywnego skrzydła, żeby móc iść na lewo i być może z lewicą stworzyć jakąś koalicję wyborczą. No tutaj rzeczywiście jest w Platformie popłoch. No ale... Panie ministrze, w takim razie odwołujmy się, przepraszam, do przykładów z życia wziętych. To jak to, ale pan ma najlepsze doświadczenie, jeśli chodzi o organizowanie kworum, pamiętne głosowanie, sala kolumnowa i budżet. Udało się posłów powyciągać z innych opcji niż z PiS. To kworum było. Kto teraz będzie kogo wyciągał, kto kogo przeciągnie na swoją stronę? Ja sądzę, że ci posłowie, którzy wtedy przyszli na głosowanie, przyszli z własnej woli. Niektórych później próbowano karać. No, niestety poseł Wójcikowski nie żyje. Też zginął w wypadku samochodowym. Wciąż nie do końca wyjaśnione są okoliczności. Posłanka Siarkowska jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości. To rzeczywiście było dosyć dziwne. Dosyć dziwne było zachowanie też władz klubu Kukiz 15, zdaje się, tak. Tutaj był zakaz tego klubu brania udziału w jawnych i w zgodnych z prawem działaniach, żeby przyjąć budżet. Czyli niby oni nie uczestniczyli w puczu, ale stali z boku i przyglądali się, jak się zakończy ta rozgrywka. To bardzo dziwne, to rzeczywiście zastanawiające zachowanie. A dzisiaj jest przeciąganie w opozycji, bo opozycja jest w głębokim kryzysie i tam jest bratobójcza wojna. Pod tym dywanem buldogi się zagryzają, krew tam gdzieś wycieka, no ale na razie jeszcze nie wiemy, jaki będzie ostateczny finał tej rozgrywki. Najpierw to wydawało się, że Nowoczesna zagryzie Platformę. Teraz jest odwet, jest próba zagryzienia, wypchnięcia w ogóle ze sceny politycznej Nowoczesnej przez Platformę. Ten skręt w lewo po tych głosowaniach, te nerwowe zachowania wskazują na to, że rzeczywiście tam jest próba przesunięcia się na lewą stronę. Wiem, że w którymś momencie oni się połapali, że zrobili błąd, że zostawiają centrum w zasadzie już w tej chwili dla Prawa i Sprawiedliwości i zaczęli błagać wręcz na kolanach tych wyrzuconych, żeby tylko zechcieli się odwołać, to ich przyjmą z powrotem. No ale ci posłowie uznali, że no jeżeli w sprawach dotyczących wolności sumienia, mimo że było zapewnienie, że można głosować inaczej, ukarano trójkę posłów, która się sprzeciwstawiła, a nie ukarano tych, którzy wyciągnęli karty. Co więcej, nie
ukarano posłów czy eurodeputowanych, którzy głosowali za sankcjami dla Polski w Europarlamencie, co jest czymś zdumiewającym, że takie głosowanie w ogóle miało miejsce i nie ma kary. No to, co wyprawia Róża Thun, szkalując Polskę, i ta partia staje w ich obronie, a tutaj posłów w gruncie rzeczy w sprawie tylko skierowania lub nieskierowania ustawy do czytania w komisji są tak surowe konsekwencje, to pokazuje, że rzeczywiście Platforma zmieniła strategię i że ta strategia właśnie ich kieruje na lewo, że... A PSL i pomysł z Federacją? No tak, to jest takie ratowanie się tonące, Brzytwy się chwyta, jeżeli będzie klub PSL-u z Niesiołowskim, Kamińskim, no to rzeczywiście to będzie ciekawy PSL. To jest raczej powrót do tradycji ZSL-owskich niż odwołanie się do tradycji PSL-owskich. Zresztą obecny PSL z tamtym PSL-em ma tyle wspólnego, że po wojnie wykończył w gruncie rzeczy swoimi działaniami ZSL prawdziwy PSL, a dzisiaj się podszywa pod tą tradycję, więc można powiedzieć fałszywe działania obecnego PSL-u nie jest niczym nowym i zaskakującym. Kończąc, wizerunkowo rząd zyskał na rekonstrukcji czy stracił? Badania sondażu pokazują, że zyskał. A gdybyśmy nie mówili o sondażach? Jestem. A jeśli byśmy nie mówili o sondażach, no w moim odczuciu zyskał. O, jestem. Minister Czakutowicz jest lepszy niż waszczyk. Nauczę radować się. Premiera Morawieckiego rządu i dla Polski. Minister Czakutowicz jest lepszy od ministra Waszczykowskiego? Słucham. Pan, to jest dopiero pierwsze działania ministra, więc... A podobają się panu? Tak, to ja. Na pewno jest to nieco inny ton, ale dopiero po owocach poznamy. No, trudno jest tutaj przesądzać po jednej wizycie zagranicznej. Zobaczymy, czy będzie status quo. Tutaj jest sytuacja tego rodzaju, że tutaj większość jest... Tak, rano wpłacone po ósmej, powinno już być. No i te partie prowadzą wojnę. Tak, dzisiaj. Do nas tutaj... Minister Marek, bardzo dziękuję państwu. Do usłyszenia. No do końca, bo tam mi się zapłaciło tam jakieś 40 tysięcy do końcówka, a dzisiaj 200. No niestety do pracy nam dopiero teraz 7-8 dni później dodatkowe pieniądze przywieźli. I taka to Romeczka facet na urlopie. No ale wczoraj był wieczorem na szczęście, także dzisiaj to szaleńcy. Pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek korodzy. Gejpowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Aha, to pewnie te 200 jeszcze nie pojawiło się. Tam. Jeszcze tylko ostatnie dwa dni. Ale powinno. Wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Tak, na poczcie tutaj na ten drogi. Także po 8 to było przed 9, no to powinno być dzisiaj, jak nie to należy. Przede wszystkim taka spokojna. Wzięłam pozytywą. No wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Zawarty w suplemencie diety pozytywą. No mówię, że tutaj nam do pracy pójdzie przywyźni. Nawet więcej jak tydzień później. Tak jak mówiłam, nie wiem, dlatego facet był na urlopie. Mam rozwozi pieniądze. To znaczy pierwsza część na konta, a druga po prostu powinna. Dodatki ludzi, no i wam się nie przyjdzie z tego, to dopiero wczoraj wieczorem. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Tak, ja mam nadzieję, że się zaklinuje. Czas na informację dnia. Katarzyna Oblińska, zapraszam. Jest Oscarowa nominacja dla Twojego Vincenta. Nakręcona m.in. we Wrocławiu. Malarska animacja o Van Goghu znalazła się w piątce najlepszych pełnometrażowych filmów animowanych. Co przerodzi się nominacja, zapytałem Roberta Banasiaka, szefa CET-y, w której między jak ja wpłacałam, o to, po 8 się nie zaksięgowało, no to jak o 12 przed 14, tym bardziej się nie zaksięgowało. Proszę pamiętać, że mamy tutaj salę kinową. Czy widzicie państwo, jak te banki, one... No niestety, z innego banku do innego banku to widocznie nie jest takie proste, widocznie nie ma takiego mądrego, który by zrobił to jeszcze lepiej. To może, jak wymyślili internet, może też i ulepszą przesył gotówki w bankach.
tematem zajął się Jan Pelczar. Trzy osoby zatrzymane w związku z neonazistowskimi ekscesami na Śląsku. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach postawiła im zarzuty propagowania ustroju nazistowskiego. W ich domach znaleziono przedmioty osoby ulicy Maszystowskiej, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Ewa Bialik. Flagi, odznaki, naszywki, publikacje. Zabezpieczono również nośniki elektryczne w postaci laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych celem ustalenia, czy znajdują się na nich informacje propagujące nazizm i faszyzm. Jedna z osób usłyszała też... Ona nawet nie umie powiedzieć nazizm czy faszyzm, tylko mówi nazizm i faszyzm. No to jest Żydówka, no oni się boją, to żeby Jezus Chrystus bał się śmierci, to by wcale nie wyszedł i by nie głosił. No to nawet gdyby ona miała być katoliczką, to jeżeli ona wierzy w Jezusa, to niech się ta katoliczka zastanowi, co ona za głupoty gada. Która i źle gada, i głupoty gada, bo mówi nazizm i faszyzm. Ja przepraszam bardzo, że ja głucha nie jestem. No, od tego ja śpiewam, szóstkę dostałam ze śpiewu, czwartej czy piątej klasie, już nie pamiętam. Pan dyrektor, który za 9 milionów wybudował szkołę, postawił, no, ze śpiewu szóstkę. Mimimi fasolny sobie, zaśpiewałam gamę i dostałam szóstkę. Zwierząt futerkowych. Niech futra nie ma co być świętszym od papieża, bo świętszym od papieża był Hitler i to się źle skończyło. Nie ma co, nie na chama, nie na siłę. Ja to wciąż powtarzam jak mantrę, ale wiesz, jak debile nie mogą pojąć. No to więc, no, młoda dziewucha, ja ci coś powiem. Młoda dziewucha to myśli, że wszystko dla niej. I że ona jest najważniejsza. I tak jak ta socha z Anglo-Ameryki, Białystok, mi opowiadała swoje życie, że też swoją matkę jako kopciucha traktuje, w pokoiku trzyma. A ty stąd nie wychodź, a ty stąd się nie ruszaj, bo ty śmierdzisz. No. I ona mówi sama o innych babach, że nie lubi takich ambitnych, przedsiębiorczych, młodych kobiet, które myślą, że cały świat zwojują. 20 lat minie i one klapną, siądą i do dupy będzie. Także nie ma co być świętszym od papieża, bo wraz z wiekiem i możliwościami fizycznymi, proszę państwa, zmienia się myślenie. No. Także widzicie państwo, niestety praktyka pokazała, że skoro przywozi pieniądze za późno, no to wszystko się przesuwa i tu nic nie poradzimy na to. Na przykład za rzekome odstąpienie od kontroli skarbowej. Zatrzymani w zamian za zatrudnienie w spółce konkretnych osób mieli spowodować wstrzymanie i prowadzenie wobec spółki jakichkolwiek czynności kontrolnych przez organy skarbowe i roztoczenie nad spółką parasolu ochronnego. W innym przypadku spowodowali u poszkodowanego wrażenie i przekonanie, że przez wiele miesięcy pracują na rzecz państwa polskiego, a w rzeczywistości pracował, działał na rzecz grupy przestępczej. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec w informacjach dnia Szwajcaria. Lawina błotna zablokowała autostradę A2 i największy w Europie tunel Gotthard. Łączy on niemiecką i włoską część Szwajcarii. Jest też głównym połączeniem z Mediolanem we Włoszech. Autostrada A2 i tunel Gotthard są zamknięte w obu kierunkach. Z powodu lawiny zablokowanych zostało 11 ciężarówek i 6 samochodów osobowych. 22 osoby musiały być ewakuowane. Lawina spadła na niemiecką ciężarówkę. Na szczęście kierowcy udało się uwolnić. Jak informuje policja kantonu Uri, zagrożenie lawinowe uniemożliwia rozpoczęcie prac specjalistów i oszacowanie szkód. Nie wiadomo, kiedy ruch w tunelu zostanie wznowiony. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe, Krzysztof Kuzak. 58 sportowców będzie reprezentować Polskę na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził skład, o czym poinformował prezes Andrzej Kraśnicki. 58 zawodników spełniło normy i wymagania upoważniające ich do udziału w Igrzyskach. W tym 26 kobiet i 32 mężczyzn. Może nastąpić relokacja zawodników i wtedy będziemy dokładnie mogli podać całościową listę.
I to oznacza, że za chwilę skład reprezentacji przez nas podany może być uzupełniony o maksymalnie kilka osób. Tanczenista Zbigniew Brudka został chorążym naszej ekipy. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Roman Derks jest dumny, że to właśnie mistrz olimpijski z Soczi poniesie polską flagę. Są to też trudne decyzje, dlatego że wkrótce po otwarciu ma start. Otwarcie jest to kilkugodzinne oczekiwanie na wyjście. Rzeczywiście bardzo wielkie wyróżnienie, nie tylko w Polsce, ale to jednak i na arenach wszystkich świata. Obejrzy to kilka miliardów ludzi, więc myślę, że to jest przepiękne ukoronowanie jeszcze niezakończonej kariery Zbigniewa Brudki. Przypomnę, że 4 lata temu biało-czerwoni wywalczyli w Soczi 6 medali. 4 złote, 2 z nich zdobył Kamil Stoch, a po jednym Justyna Kowalczyk i Zbigniew Brudka. Srebrny kobieca drużyna panczenistek, a brązowy męska drużyna panczenistów. Tymczasem reprezentacja Niemiec liczyć będzie 153 osoby. Z poprzednich igrzysk Niemcy wrócili z 19 medalami. Po raz 7 w największej sportowej imprezie weźmie udział panczenistka Klaudia Pechstein. 5-krotna złota medalistka jest kandydatką do roli chorążego niemieckiej ekipy podczas ceremonii otwarcia. Igrzyska w Pjongczangu rozpoczną się 9 lutego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 16:37 na zegarze. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Premier polskiego rządu prowadzi opartą na nieprawdzie kampanię przeciwko konstytucyjnemu organowi RP, jakim jest Sąd Najwyższy. Tak twierdzi oświadczenie rzecznika, w oświadczeniu rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Dziś się w tej sprawie pytanie do premiera Mateusza Morawieckiego i odpowiedź na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. W Sądzie Najwyższym wciąż orzeka co najmniej 10 sędziów, którzy w stanie wojennym wydawali wyroki na działaczy Solidarności. Tak mówi premier Mateusz Morawiecki, bo szef rządu pytany był, przypomnijmy, o oświadczenie rzecznika Sądu Najwyższego, w którym domaga się sprostowania informacji przekazywanych dziennikarzom zagranicznych mediów na temat stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Premier po raz kolejny podkreślił konieczność prowadzenia reformy sądownictwa i przypomina, że środowisko sędziowskie w Polsce nie zostało zlustrowane i zdekomunizowane po 1989 roku. A więcej o tej wymianie zdań w materiale naszego reportera Michała Walczyka. Do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego odniósł się były minister sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz, poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jeżeli jest ktoś w Sądzie Najwyższym, kto dopuścił się naruszenia prawa, to są odpowiednie procedury, żeby to zweryfikować. Natomiast generalizowanie to pokazuje, że absolutnie to ma charakter manipulacji. Poseł Borys Budka dodaje. Była lustracja wśród sędziów. Sąd Najwyższy został odnowiony całkowicie w 1989 roku. Wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa. Wśród sędziów Sądu Najwyższego jest kilkunastu, którzy wydawali wyroki na działaczy Solidarności. Nie było to tak? Jak ci się wydaje? Kilkunastu sędziów. Czytałem o 9 sędziach i ich wyrokach, które wydawali na działaczy Solidarności, a więc dla mnie, który jako młody człowiek wtedy był. Na widocznie Żydzi myśleli, że będzie tak, jak to ich myśli, że banki, że przesyłanie, że raty kolejne będą wpłacane na czas w danym dniu i o danej może jeszcze i godzinie. To okazuje się nie jest możliwe, bo w ogóle są opóźnienia wynikające jeszcze z innego powodu. Także wychodzi przy okazji cała ta pazerność, cała ta chciwość, nieudolność banku, bo one chcą mieć tu i teraz, tu i teraz, na chama, na siłę, za wszelką cenę. Człowiek się nie liczy, człowieka nie ma, człowiek jest cyfrowy, człowieka mają gdzieś. No i taki znalazł się, bo to wiecie Państwo, zawsze mówią, że nie bądź silny, bo zawsze ktoś silniejszy. Znalazł się ktoś chytrzejszy. Hitler, mądrzejszy od papieża. I koniec, mądrzejszy od papieża, że nawet Pius XII go błogosławił. Pius XII błogosławił bowiem też i Mussoliniego, że i całe te wszystkie wojska, armie zastępcze niemieckie. Przecież Markiewicz, książka, spadkobiercy krzyżackich tradycji. Ja tych książek widziałam z 15 na przestrzeni paru lat, jak się interesowałam. Ja
tak, w papierze Błogosław plus 12, który miał potem też i wyrzuty sumienia, u którego w Watykanie na schodach leżały, spały, konały ofiary wojny, II wojny światowej. Jeśli chodzi o zmiany personalne, dzisiaj okazało się, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gerzdorf została wybrana na szefową krajową. Niestety się przeliczyli, dlaczego? Dlatego, że Jachwę od nich odszedł. To już było widać, gdy brakło obłoku nad Arką Przymierza, miejscem najświętszym świątyni jeruzalemskiej w Jeruzalem. Wtedy, kiedy Żydzi wrócili z wygnania, bo ciągle byli karani za podłość, przede wszystkim za bałwochwalstwo, dzisiaj to samo, już tego obłoku, jak wrócili do Jeruzalem, odbudowali Jeruzalem, odbudowali świątynię. Już tego obłoku nie było. To więc właśnie wtedy, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, dawno nie było już żadnego obłoku. O czym my to mówimy, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to kefebę na koncita. Barbie Baby Langstrom Extra. Które jeszcze ciążą na Krajowej Radzie Sądownictwa i które musi wykonać. I będziemy próbować to robić jak najbardziej dobrze, jak nam przyjdzie to wykonywać. A już niedługo wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa według nowych zasad, które określa nowa ustawa. Dr Maciej Mitera, sędzia z resortu sprawiedliwości, który był gościem Polskiego Radia 24, mówił, że jest możliwość, że w KRS-ie znajdą się sędziowie, którzy już wcześniej zasiadali w Radzie, ale warunkiem będzie tutaj poparcie przez większość parlamentarną. Nie ma przeszkód prawnych, żeby obecni członkowie mogli kandydować. Natomiast czy się znajdą, no to już jest wola, że tak powiem, po pierwsze ich decyzji o zamiarze kandydowania, no i druga, czy zyskają, że tak powiem, akceptację przedstawicieli zasiadających przy ulicy Wiejskiej. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną 4-letnią kadencję. Nie będą oni jednak jak do tej pory wybierani przez środowiska sędziowie, a przez Sejm. A teraz w popołudniu bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność. To są trzy filary, na których ma opierać się polityka senioralna rządu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dziś plan opieki nad osobami starszymi, plan do roku 2030. O szczegółach Ewa Wasążnik. Główne cele programu to większe usamodzielnienie seniorów, zapewnienie optymalnego dostępu do lekarza, rehabilitacji i opieki, zapowiada minister Elżbieta Rafalska. Ważny, kompleksowy i ambitny, oparty o trzy filary, a więc bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność. Dlaczego ambitne? Dlatego, że odwołuje się do wszystkich obszarów, które są istotne. Mamy tu wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych obszarów, a więc potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych. Dla premiera program polityki senioralnej to symbol podejścia rządu do spraw społecznych. Miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie starszych osób, mówił dziś Mateusz Morawiecki. Tworzymy państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej. To, przypomnę, jest artykuł 20 naszej Konstytucji, który mówi właśnie o społecznej gospodarce rynkowej, o tym, że musimy tworzyć państwo, które jest otwarte dla wszystkich, które tworzy równe szanse dla wszystkich. Demokracja musi być demokracją z sercem. Państwo musi być państwem z sercem. Rząd też musi być rządem z sercem. Minister Rafalska przypomina, że zanim powstał program polityki senioralnej, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził rozwiązania, które ułatwiają życie najstarszym Polakom. Podnieśliśmy minimalne emerytury skokowo o ponad 13% i te wszystkie pochodne, które były podwiązane pod nim minimalną emeryturę. Nie pozostaje bez znaczenia, że przywróciliśmy wiek emerytalny 60-65 lat, nie zmuszając, proszę Państwa, nikogo do pójścia na emeryturę. To pierwsze rozwiązanie to były skutki finansowe w miliardach złotych. To drugie, o którym mówię, przywrócenie wieku emerytalnego, to w skali tego roku szacunki 10 miliardów złotych, a więc te działania też już były prowadzone. To są większe środki chociażby na rozwój tych sieci środowiskowych, domów dziennego pobytu, które w tym roku będą wynosiły
80 milionów złotych. Prace nad programem trwały ponad rok. Wkrótce mają trafić do konsultacji międzyresortowych. Elżbieta Rafalska ma nadzieję, że program rozpocznie publiczną debatę na temat polityki państwa wobec osób starszych. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wybiera się na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. To już dzisiaj rozpoczyna się w Szwajcarii. 48. Forum Światowe Ekonomiczne w Davos. A o czym będzie chciał rozmawiać, na jaki temat polski premier? To na pewno odpływ kapitału do tzw. rajów podatkowych, mówił Mateusz Morawiecki. O tym będę też w Davos mówił, żeby patrzeć na wymiar społeczny, żeby walczyć z rajami podatkowymi, ponieważ tam uciekają najbogatsze firmy, najbogatsi ludzie, w ten sposób de facto okradając swoje społeczeństwa i inne społeczeństwa, żeby walczyć z różnego rodzaju patologiami w obszarze podatkowym. Wiemy, że kalendarz premiera jest napięty. Napięty również kalendarz prezydenta Andrzeja Dudy, który w Szwajcarii już jest. Wiadomo, że w spotkaniach trwających do piątku